by ta w miarę szybko powróciła do ekstraklasy. Stuletnia historia tego klubu nie zniszczyła Polonii wojna, ani inne kataklizmy. Na pewno też nie zniszczy ta sytuacja, ale Polonia traci gola w 67 minucie. Pięknie w polu karnym zachował się Marcin Robak. Kapitalnym uderzeniem pokonał Sebastiana Przyrowskiego. Precyzyjne, mocne kopnięcie piłki lewą nogą przez byłego zawodnika Widzewa Łódź. I od 67 minuty...